7:09. Rozmowa poranka. A my już teraz gościmy Michała Kolanko, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie redaktorze, co wydarzy się dzisiaj w mediach publicznych? Czy dziennikarze przy Placu Powstańców albo przy ulicy Woronicza mogą dzisiaj czuć się bezpiecznie? Dzisiaj, jeśli dobrze rozumiem sytuację i słowa wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka z wczoraj, z poniedziałku, no to dzisiaj prawdopodobnie zacznie Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska zacznie zbierać podpisy pod uchwałą. Treść ma dotyczyć uchwałą Sejmu, treść ma dotyczyć Rady Mediów Narodowych i tak pewnie po prostu jej rozwiązania, czy jej uznanie jej za nieistniejące ciało zgodnie z jednym z wyroków Trybunału Konstytucyjnego. I to ma być pierwszy krok, czy jeden z pierwszych kroków w ramach tego planu Koalicji Obywatelskiej, czy nawet całej koalicji 15 października, zmian w mediach publicznych. Natomiast jak szybko ten plan ma zostać wykonany i czy w ogóle Sejm dzisiaj będzie głosował tę uchwałę, to tego jeszcze w tej chwili, wczesnym porankiem nie wiemy. Wiem dzisiaj, że jest blok głosowań planowany na 17:00. Z tego, co słyszałem, też on może zostać przesunięty na wcześniejsze godziny. No jest tam, były też doniesienia o pewnej mobilizacji, także no wszyscy mają być w Sejmie, no ale wydaje się to dosyć oczywiste, że na początku kadencji i przy takiej sprawie no ta koalicja 15 października, rządząca koalicja obecnie, będzie chciała pokazać no, pełną mobilizację. Więc taki jest zarys tego planu. Politycy Prawa i Sprawiedliwości już teraz zresztą pokazują w mediach społecznościowych, że piszą, że ta uchwała nie będzie niosła skutków prawnych. Takie jest u ich argumenty. Oczywiście Platforma czy Koalicja 15 października uważa inaczej. Zresztą pisaliśmy w Rzeczpospolitej wczoraj, że właściwie we wtorek ten plan koalicji się zacznie być wdrażany, tak bym to ujął. No właśnie, pytanie kiedy i pytanie co będziemy obserwowali. Są opinie, pisze o tym choćby Piotr Semka, że tak naprawdę ten okres przedświąteczny i świąteczny będzie sprzyjał temu, że ludzie po prostu będą zajmowali się swoimi rodzinami, przygotowaniami do świąt i dzięki temu ta sprawa ma być nieco łagodniej przyjęta, jeżeli chodzi o odbiór społeczny, czyli no właśnie przedświąteczny. Świętami, 19 dzień grudnia dzisiaj, miałoby się to odbywać do świąt, jak wiemy, do Wigilii Bożego Narodzenia zostało dni, raz, dwa, trzy, cztery, dokładnie pięć, więc to miałoby sens. Natomiast te przygotowania w telewizji publicznej od paru dni co najmniej również można obserwować. Był choćby protest pod siedzibą przy Placu Powstańców, a także Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wystosowało swój apel, swój protest w tej sprawie. Oczywiście opinie są podzielone w tym temacie, jeżeli chodzi o dziennikarzy. Wielu, jak wiemy, ta giełda nazwisk już również ruszyła, przymierza się do przejęcia tych redakcji. Są już typowane nazwiska szefów i tak dalej. Ale schodząc trochę z tego tematu, pytanie o polityków. To znaczy, jak mocno Platformie Obywatelskiej zależy na mediach publicznych? No to jest przecież jedna z bardziej eksponowanych obietnic Donalda Tuska. Wtedy jeszcze nie było koalicji 15 października, więc to była wcześniej obietnica przede wszystkim samej Koalicji Obywatelskiej. Ta żelazna miotła, o której kiedyś w tym roku wspominał Donald Tusk, to było chyba w maju, ta żelazna miotła miała przede wszystkim obejmować spółki Skarbu Państwa i media publiczne, a także kwestie praworządności. To myślę są trzy obszary, które są priorytetem teraz dla koalicji.
I zresztą Donald Tusk mówił o 24 godzinach. Czwartym obszarem jeszcze oczywiście jest kwestia funduszy unijnych. Więc Donald Tusk mówił praktycznie wprost mówił o bardzo szybkich zmianach w mediach publicznych. Zresztą można powiedzieć, że Koalicja Obywatelska, wcześniej Platforma, stawiała ten temat już w kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego. Pamiętam, że nawet od postulatu likwidacji TVP Info, o ile dobrze pamiętam, zaczęła się kampania prezydencka Rafała Trzaskowskiego w 2020 roku, więc można powiedzieć, że dzisiaj we wtorek 19 grudnia 2023 to jest pewnego rodzaju kulminacja wszystkich tych obietnic już sprzed lat. Był przecież nawet projekt obywatelski w tej sprawie, o ile dobrze pamiętam, który trafił do Sejmu poprzedniej kadencji. Więc Platforma dosyć relatywnie długo zapowiadała te zmiany i stąd też te informacje, które podawali koledzy, koleżanki, że z dziennikarzy, że Donald Tusk nie był zadowolony z tego, że po wyborach, czyli od ubiegłego tygodnia od przejęcia władzy przez koalicję 15 października, te zmiany nie są dokonywane, że miał oczekiwać szybszych. Jest takie poczucie, ja pamiętam w Sejmie rozmawiałem w ubiegłym tygodniu w kuluarach z jednym z ważnych polityków Platformy, który zapowiadał, że ten proces rozpocznie się właśnie już w ubiegłą środę czy czwartek. Nic takiego się nie stało i gdzieś tam było wiele narad, spotkań, rozmów w weekend. Było takie poczucie, że ten proces właśnie miał ruszyć wcześniej, a nie ruszył, że troszeczkę gdzieś po drodze ten impet koalicja... Że Donald Tusk traci wiarygodność. No myślę, że... Czy myślę, może że na pewno, takie wrażenie mocy sprawczej? Czy na pewno koalicja 15 października przez ostatnich parę dni wykonała bardzo wiele działań na takich dosyć jednoznacznych, tak, no dosyć prostych politycznie czy wykonawczo, tak, no dotyczących na przykład podkomisji smoleńskiej, tak, że to jest dosyć, to było dosyć proste do zrobienia. A co tam się nie udało? No właśnie, dlaczego Antoni Macierewicz nie uznaje decyzji Władysława Kosiniaka-Kamysza? Trudno, żeby uznał w końcu kwestia katastrofy smoleńskiej jest jedną z najważniejszych kwestii dla samego Prawa i Sprawiedliwości. Tak samo jak kwestia mediów publicznych, przecież w tym tygodniu, przepraszam, w ubiegłym była uchwała Rady Politycznej PiS przeciwko zmianom w mediach publicznych i prezes Kaczyński mówił o zamachu na demokrację, więc wydaje się, że te tematy będą też organizować PiS jako opozycję, mobilizować elektorat, tak? Dla PiSu to jest temat, który będzie ma właśnie sprawić, że ten elektorat Prawa i Sprawiedliwości się nie rozpiesznie, że będzie patrzeć dla PiSu dalej na tym poziomie, który teraz jest, czyli na około 30 kilku procentach. Te sondaże powyborcze się niewiele zmieniły, to też można odnotować. Natomiast wyborcy, a zwłaszcza wyborcy Platformy, to oczekiwali bardzo szybkich zmian, byli na nie nastawieni, więc pewien nawet utrata kilku dni po przejęciu władzy, no już jest jakimś drobnym na razie, ale politycznym kłopotem dla samej koalicji, więc ja się nie dziwię, że... Kolejny punkt naszego... ostatnie zdanie, bo nie słyszeliśmy. Więc ja się nie dziwię, że ten plan... Wreszcie przed świętami zacznie być dzisiaj realizowany już w najbliższych dosłownie godzinach. No to czekamy i będziemy obserwować, komentować oczywiście także specjalnie dla Państwa. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję również. Michał Kolanko był naszym gościem. 7:09. Rozmowa poranka.